ten jest włączony. Aha. Tak. O ty. Tu się wiesz, włączyłem. Dzień dobry, szanowni państwo. Witamy na konferencji prasowej Konfederacji. W składzie poseł Krzysztof Tuduj, Marta Czech oraz Paweł Przystawa. Szanowni państwo, dzisiaj chcielibyśmy podjąć temat tak zwanych stref czystego powietrza, a de facto zakazu wjazdu samochodów spalinowych do centrum miasta. Co się okazuje? Po Warszawie i po Krakowie ten szalony pomysł pojawia się również we Wrocławiu. Podstawę pod tego typu rozwiązania wprowadziła ustawa uchwalona w 2021 roku, wprowadzona przez rządy Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski, za którą głosowały wszystkie kluby oprócz Konfederacji, ponieważ Konfederacja chce brać nadal w obronę kierowców, chce brać w obronę wolność podróżowania, wolność Polaków. Szanowni państwo, tego typu rozwiązania, wprowadzenie tych zakazów wjazdu, a mowa we Wrocławiu o tym, że w 2024 roku ma być podjęta decyzja, a w 2025 ma zacząć obowiązywać, jeżeli takie coś zostanie uchwalone. Takie rozwiązanie, proszę państwa, uderza w kierowców, uderza w mobilność, uderza w najbiedniejszych, których niekoniecznie stać na to, żeby wsiadać w bardzo drogie samochody elektryczne, czy zmieniać samochody na życzenie urzędników. Dlatego sprzeciwiamy się temu kategorycznie. Ten zakaz to jest docelowo miałby obejmować 6% terenu Wrocławia, miałby dotknąć nawet 25% mieszkańców Wrocławia. Także sprzeciwiamy się temu, żeby wolność do podróżowania, wolność kierowców była naruszana i w imię tutaj, w imię ideologii, żeby była przebudowywana na siłę, że tak powiem, kwestia tego, jakimi samochodami jeżdżą Polacy, a w tym naszym kontekście wrocławianie. Proszę o zabranie głosu Pawła Przystawę. Szanowni państwo, antysamochodowa obsesja, bo tylko tak to można nazwać, łączy wszystkich poprzez rządzących z Prawa i Sprawiedliwości, totalną opozycję, klub radnych prezydenta Jacka Sutryka czy unijnych komisarzy. Szanowni państwo, premier Mateusz Morawiecki wykazuje się ogromną hipokryzją, ponieważ sam w grudniu 2020 roku na szczycie Rady Europejskiej zgodził się przyjąć Fit for 55. I to otworzyło tak zwaną furtkę do dalszego wprowadzania innych dyrektyw, które niewątpliwie szkodzą polskim obywatelom. Premier Morawiecki jeździ teraz i opowiada bzdury, opowiada o tym, że nie godzi się na te dyrektywy, że jest im przeciw. Natomiast sam doprowadził do tego, godząc się na to i mógł wykorzystać jedno z narzędzi, czyli po prostu mógł wykorzystać prawo weto. I nie mielibyśmy tej sytuacji teraz. A co teraz? Niedawno została przegłosowana w Parlamencie Europejskim dyrektywa, która zakazuje rejestrację nowych aut spalinowych po 2035 roku. Jaki to będzie miał efekt? No efekt będzie taki, że wykluczy to większość Polaków z posiadania auta. I chcę powiedzieć państwu nie tylko o koszcie tego auta, ale o części, bez której te auta elektryczne nie będą mogły jeździć, a mianowicie o akumulatorach. Akumulator jest według producentów aut elektrycznych szacowany jego żywotność na około 8 lat bądź przejechaniu 140 tysięcy kilometrów. I potem trzeba taki akumulator wymienić. A koszt tego akumulatoru to jest około, w zależności jaka marka bądź model, 90 tysięcy złotych. I drodzy państwo, kogo będzie na to stać? Dlatego obwiniamy to za tą całą sytuację cały rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję i oddaję głos Marcie Czech.
A dla kogo to będzie najbardziej dotkliwe i kto na tym najwięcej straci? No szanowni państwo, po raz kolejny cała banda czworga jak jeden mąż uderza w najbiedniejszych, tych najmniej zamożnych, których nie stać na wymianę posiadanego samochodu, na nowy, w pełni elektryczny samochód. Ale zejdźmy na ziemię i przytoczmy kilka faktów na temat tak zwanych elektryków. Jaka jest cena samochodu? Otóż na styczeń 2023 roku według Instytutu Samar średnia cena samochodu w pełni elektrycznego to jest ponad ćwierć miliona złotych, ponad 260 tysięcy. Kogo stać na auto za taką kasę, proszę państwa? No mało kogo, a dowodem na to są statystyki, jeśli chodzi o rejestrację pojazdów. Wiadomo, samochody to towar rejestrowany. Jeśli chodzi o samochody elektryczne, one nie stanowią nawet promila wszystkich rejestrowanych pojazdów na terenie naszego kraju. Zatem zwróćmy uwagę, że jest to plan, projekt wybitnie ekskluzywny tylko dla elit, w myśl, że samochód ma być dobrem luksusowym, i to wszystko w XXI wieku, proszę państwa. No tak, samochód jest zły, jest dobrem luksusowym, mamy się przesiadać na komunikację miejską, do której nas zachęca pan prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, i tak nas, proszę państwa, usilnie, gorliwie, zagorzale zachęca, że przez 2 lata nie może wynegocjować porozumienia w sprawie wspólnego biletu aglomeracyjnego, który obejmował by bilet na MPK i na kolej w ramach granic miasta Wrocławia. Taka to obłuda kieruje naszymi włodarzami. I znowu wspomnę, że jest to uderzenie w tych najbiedniejszych, których nie stać nawet na stary samochód spalinowy. Poruszają się komunikacją miejską w granicach, w obrębie naszego miasta, i borykają się z takimi utrudnieniami, że nie mogą nawet zakupić wspólnego biletu na komunikację w ramach Wrocławia. A jeszcze chciałam poruszyć jedną kwestię, bo warto zwrócić uwagę, że rekomendacje dla miasta Wrocławia, jeśli chodzi o strefy zakazu poruszania się samochodów spalinowych w centrum miasta, pochodzą ze strony pewnej organizacji. Jest to Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, PSPA. Jest to bardzo zastanawiające, że organizacja, która rekomenduje takie strefy, jest z definicji na przeciwległym biegunie w odniesieniu do paliw tradycyjnych. Dlaczego nikt nie konsultował takiego projektu, takiej rekomendacji ze stowarzyszeniami związanymi z paliwami tradycyjnymi? Pewnie byłaby to inna rekomendacja. Inne zdanie, no jest to przecież jawna stronniczość, a może jakiś lobbying? Trzeba byłoby się tu bardziej zagłębić w sytuację, w kontakty. No, ze stowarzyszeniami zajmującymi się tradycyjnymi paliwami nikt tego jakoś nie konsultował, i mamy pytanie, dlaczego nie odbywa się tu rzetelna debata publiczna, w której udział biorą wszystkie strony, gdzie w tym wszystkim są mieszkańcy Wrocławia, mieszkańcy okolic, które korzystają z infrastruktury, która przecież jest budowana za nasze podatki, i dlaczego na podstawie tak bardzo stronniczej rekomendacji forsowane są wręcz zamordystyczne i nierealne rozwiązania i cele. Tutaj tylko Konfederacja stoi po stronie zdrowego rozsądku. Proszę państwa, stawiamy się za wszystkimi mieszkańcami, za wszystkimi kierowcami, i możecie mieć pewność, że jeśli tylko Konfederacja będzie miała wpływ na decyzje w miastach Polski, jak i równo na szczeblu samorządowym, jak i krajowym, żaden kierowca nie zostanie z centrum miasta wyautowany i nie zostaniecie państwo wykołowani, jak to robi banda czworga. Dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, chętnie odpowiem. Zapraszamy na nasze kanały w sieciach społecznościowych, na Twitterze, na Instagramie, na YouTubie i na Facebooku. Dziękuję bardzo.